Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym vlogu na kanale Farmer z Wielkopolski. No i witam was w kolejnym vlogu, kolejny vlog na kanale, kolejny dzień daily, że tak powiem, bo jak już wróciłem po majówce, no to teraz nie będę się zatrzymywał z vlogami, więc teraz na bieżąco codziennie nowe vlogi na kanale. A dzisiaj witam was oczywiście z garażu i nietypowo dzisiaj, bo w ogóle pierwszy raz w garażu dla was nagrywam na chwilę obecną vloga, bo zaraz wracam na ogródek. Moi drodzy, w dzisiejszym vlogu ostatnie prace, ostatnie przygotowania, znaczy się do siewu warzywek, bo już w dzisiejszym vlogu ostatnie, jak mówiłem, przygotowania oraz też, jak możecie zauważyć, będziemy dzisiaj siać warzywka. Wszystkie warzywka, jakie dzisiaj mam, czyli kapusta głowasta, czy tam kapusta z główką, żeby to jakoś sensownie powiedzieć, kapustę pekińską, sałatę. Tutaj mam nawet kilka takich opakowań, więc no nieraz jest po 4 są opakowania. No i oczywiście to, co najbardziej króliki lubią, czyli marchew, późna i czesna. Właśnie dzisiaj, moi drodzy, zabieramy się za siewy warzywek. Chcę z daleka to pokazać, żeby nie było tak zwane lokowania produktu, żeby nikt się później nie doczepił, to z daleka chcę to pokazać. No i moi drodzy, no właśnie w garażu jestem i przygotowałem właśnie w tym miejscu, żeby dla was pokazać te nasionka, warzywka, które aktualnie dzisiaj będę poświęcał na samym siebie, bo jeszcze muszę grabki wziąć i pograbić po tym, co robiłem wczoraj, czyli po przekopywaniu ogródka. Kto nie widział poprzedniego vloga z przekopywania ogródka, bo tam vlog był na kanale dzień temu, no to jak ktoś nie widział, to zapraszam do oglądania. Oraz pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza, udostępnienia innym. Oraz zapraszam na kanały, zapraszam na kanał Jarosław Stankiewicz, AgroZatosiak, AgroZatosiak FS. No i moi drodzy, zapraszam do oglądania, oglądajcie do końca, a ja bez żadnego przedłużenia lecę na ogródek, wziąć grabki, przegrabić, uszykować, żeby jakoś to wyglądało pod siew i zabieram warzywka i lecimy prosto z siewami. Więc te warzywka, które właśnie rozłożyłem w tym miejscu, to właśnie w dzisiejszym vlogu będą siane, więc tyle, ile uda mi się we vlogu zasiać, to tyle zasieję, chyba że zrobię tak samo jak po poprzednim vlogu, że zrobię to po prostu, zatrzymię dla was vloga i dopiero wrócę później, ale się okaże. Na razie bez żadnego przedłużenia zapraszam wszystkich do oglądania i widzimy się już zaraz przy ogródku. Jeszcze kuźwa dodatkowo, wiatr wieje od samego rana, tak dzisiaj w ogóle nie wiało, odkąd jestem w domu, bo akurat dzisiaj nie było praktyk. My akurat nie nagrywam tego vloga dla was w piątek po południu, a oglądać go będziecie w sobotę o 18:00, więc także jeszcze raz miłego oglądanka wam życzę. No i co, po wczorajszym vlogu, co jeszcze skończyłem dla was nagrywać, to na szybko wam pokażę, że już calutki ogródek sobie mam przekopany i właśnie teraz calutki ogródek przegrabię grabkami, zabieram tamte nasionka, które mam i lecimy prosto z siewami. Jeszcze jak mówiłem we vlogu, wtedy rozłożenie i rozrzucenie obornika. Miałem gdzieś ogródek, który powiększać tu dotąd, ale pomyślałem sobie, że póki mam taki ogródek, jaki mam, to na razie zostawię. Może za rok się coś pomyśli, żeby powiększyć, żeby był zdecydowanie większy ogródek i się okaże, co z tego wyjdzie. Dobra, ja zabieram się za robotę, żeby czasu dużo nie marnować, bo zanim to zgrabię, no to może mi troszeczkę czasu zlecieć, więc widzimy się za chwilkę. Tak jak idzie zauważyć, obornika jeszcze troszeczkę jest, bo jest, ale no ważne i to, żeby te nasionka, te warzywka, się, które będą, żeby jakoś perfekcyjnie wyglądały. No oczywiście wiadomo, że zadbać, oczywiście będę o to musiał i teraz wam pokażę odrobinkę, jak mi tutaj idzie z grabieniem, bo tu jakoś dużo czasu nie poświęcę na to. Ważne, żeby było przygotowane pod siew, żeby te warzywka mogły później rosnąć. Dobra, lecimy z tematem, bo czasu mam naprawdę sporo póki co, ale no ważne, żeby jakoś się móc z tym wszystkim sobie podziałać. Więc także dawka obornika, jaka jest, to taka jest. Mam nadzieję, że w następnym roku, które będą oczywiście zadbane i tak dalej, no to myślę, że bez problemu one będą w miarę wyglądać. Tego to by każdy z nich chciał, żeby jakoś wyglądały, więc trzeba dbać, podlewać, paszczy pogrywać, potem nie czasu, żeby też nie mogę puszczać.
Zresztą mamy na ogródku już widać chwasty, bo się pojawiają. Nie trzeba będzie zacząć też powoli usuwać, nie? Unikając. Chociaż tak jak teraz, kwadraty wyglądać po przekopywaniu. Pagórki się tak jakby porobiły. Za dużo tego ogólnie, ale dobra, nie narzekam. Dać. Kurde, tym wiatrem masakra normalnie. Takiego wiatru od rana nawet nie było. A dopiero teraz po południu się zaczął taki zmagać, więc naprawdę nie jest za ciekawie. Dobrze, że to się jeszcze tak nie kurzy z tego. Kurzyło też masakra. Dzisiaj będą podlewane. Jeszcze raz w kawę. Bo nie było, że nie. Nie będzie się. Dobra, moi drodzy, widzimy się przy siebie, bo tutaj wam na razie chciałem pokazać, jak mi to mniej więcej wychodzi. Jest miniaturkę, zaraz coś dla was jakąś pyknę, aby była jakaś ciekawa, czy tam jak, żeby to miało sens, więc widzimy się już przy siebie. Dobra, zrobione, zgrabione póki co. A jeszcze mi zostało wyrównać, nie to, że wyrównać, tylko pozbierać te takie wzniesienia, tą trawę, gdzie została podczas przekopywania. Zostało tego troszeczkę, więc pozbierać to i wysypać zaraz tu na boku. I jeszcze, moi drodzy, co do tematu tutaj mojego ogródka i sprawy tych warzywek, to vlogi też będą z podlewania oraz być może z chwastów, usuwania i tak dalej. A co się okaże, zobaczę, jak to będzie wyglądać, bo także teraz po tym, teraz po siebie tych warzywek, moi drodzy, i w kolejnym vlogu będę musiał jakoś tu pomyśleć nad ogrodzeniem tego i raczej nie wiem, czy wybrać siatkę, że obiję to najpierw kołkami do ziemi, czy tam jak,
i dopiero później ogrodzę to w sumie siatką, żeby ja mi wiadomo, czy tutaj moje psy z kojca, czy tam z podwórka, które mam, tym bardziej są cztery, to się boję o to, żeby mi po prostu nie obsrywały za przeproszeniem, jak już mówiłem pod ostatnim vlogu, bo się po prostu boję, że jak psy mi wejdą i porobią te swoje, po prostu mi warzywa zniszczą, więc będę musiał od nowa, a tego bym nie chciał robić. Tym bardziej zależy, ile razy te psy były tutaj, tak ich opieprzę, żeby nie było, że mają na ten, więc jak najszybciej bym musiał pomyśleć, żeby ogrodzić. Dajcie mi znać, czy opłaca mi się siatkę kupić albo coś, żeby owinąć to. No wiadomo, dla bezpieczeństwa, żeby nie waziły mi tu psy, bo kotów nie mam, tylko psy wyłącznie, to chociażby ten to dawajcie znać, aby to miało wyglądać. Dobra, widzimy się przy teraz siewie warzyw. Dobrze, moi drodzy, pograbione, pograbiłem, pozbierałem te niektóre resztki, które były takie na górze, żeby nie przeszkadzały później w rośnięciu, bo wiadomo, że po tym przekopywaniu tutaj wyszło troszeczkę obornika, jak i też trawy, a nie chciałbym, żeby tego się nie pomieszało. No i tam gdzie nigdzie, nigdzie jeszcze będzie widać, to chociaż już niech to zostanie, ale większa część ogródka, która praktycznie była, co jakieś 5 minut się owinąłem na szczęście, więc no udało się poogarniać, więc teraz nic innego mi nie pozostało, jak no rozpocząć w sumie siew warzywek. Nie dość, że to już mamy dzisiaj 5 maja, akurat no to już czas na zabranie się. Oraz jeszcze, moi drodzy, co do tematu, to jeśli chodzi o warzywka, to warzywka będę siał tak, że będę chciał porobić ścieżki. Za chwilkę się wezmę za robienie ścieżek, najpierw pozaznaczam sobie miejsca, w sumie dziurki sobie porobię, gdzie będę siał. Zacznę chyba od sałaty albo od marchwi, może od marchwi zacznę. Sałatę gdzieś robię tu na środku ogródka, bo tak jak widzicie ogródek, no to taki jest. Patyk mam ze sobą, żeby wyrównać w sumie, nie to, żeby wyrównać, tylko może wyznaczyć, więc zrobić takie dołki, żeby nasionka warzywek sobie układać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No naprawdę, bo mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Szczególnie, że marchwi mam wystarczająco więcej, bo mam 6 opakowań, więc myślę, że na marchwę troszeczkę tu miejsca muszę pozostawiać, w tym bardziej, że marchwa będzie w jednym rządku, więc chociażby to, żeby to się pomieściło. Więc co, robię najpierw ścieżki, zrobię ścieżki i zabieram się za robienie w sumie dołków pod siew warzyw. Więc widzimy się, moi drodzy, przy siewach. Pierwsza ścieżka zrobiona troszeczkę chyba na ukos pod koniec, ale to nic, poprawi się najwyżej, moi drodzy, no i lecimy dalej ze siewami. Bieremy najpierw marchew i od marchwy jednak zaczynam. Sałata i kapusta pekińska, jak i ta główka, może poczekać. Pierwsze co, to biorę się za marchew, żeby jak najwięcej już tej marchwy mieć w sumie posianej. Więc kapusta i sałata czeka i widzimy się zaraz przy robieniu dołków. Dobra, w tym miejscu oto położę was, abyście widzieli co i jak. Patyk i zaczynam od robienia dołków. Nie będę robił takich głębokich. Ważne, żeby nasionka w miarę rosły. Patyk ja sobie zawsze wezmę i sobie równam, żeby dołki porobić. Pierwszy zrobiony, teraz czas na drugie. Zdążę się raczej z tym pomieścić, aż się okaże, jak już zasieję. Robię odstępy, żeby łatwo się później wyrywać, bo jak tam będą duże te marchwie rosnąć i tak dalej, się okaże, jakie one będą, ale
ale żeby robić malutkie odstępy, żeby w miarę było wyrywać, ja będę do królików, czy tam jak, żeby ta marchew, czy tam inne warzywka tak samo, tym bardziej kapusta, tym bardziej się postarać o to, żeby to w miarę wyglądało. Dobra. Pierwsze trzy zrobione, bo nie wiem ile mi to pójdzie tych dołków. I dla was tu ustawię troszeczkę bliżej, abyście widzieli. No i zabieram się za siew. Zaczynam od tego, co robiłem ostatni dołek. Więc biorę marchew ze sobą, opakowanie. I zaczynam od marchwi wczesnej. Także łapeczkę w górę za poświęcenie, fajnie abyście zostawili. To będzie motywować do dalszego nagrywania. Tak samo komentujcie i udostępniajcie innym. O kurde, ale tego jest. Nie wiem czy widać. Tyle w jednym opakowaniu, bym się nie spodziewał. Więc marchew wczesna. Zobaczymy co z tego wyjdzie, z tych nasionek. Wysypię sobie od razu wszystkie na rękę. I zaczynamy wielkie siewy. Z odstępami. Nie będę tak zaraz jeden przy drugim, żeby tak nie rosło. Lepiej odstępnie, żeby to wyglądało. Chociaż te posiane, które będą, to będzie pewne, że coś już z tego będzie absolutnie widać. Dobra, ustawię was na razie tak, czekajcie. Znaczy dobrze was widział, żebyście wy widzieli moją pracę, którą wykonuję. Dobra, chociaż tak. Na mnie to jedno opakowanie musi mi starczyć do końca jednego właśnie paska, którego zrobiłem obecnie. Co kijaka wziąłem i przejechałem. Zobaczymy jak to marchew wczesna będzie wyglądać, tak samo jak pozostałe warzywka. Trzeba zadbać o to, żeby w miarę te warzywka wyrosły, żeby jak najlepiej wyglądały, szczególnie do zbioru. Ogórków jednak w tym roku nie będę siał, ze względu na to, że po prostu nie miałbym tam miejsca, a się okaże, bo może zamiast tego to posieję arbuzy i w dodatku arbuzy i buraki i może coś jeszcze. A jak nie, no to już coś innego się posieje. Chciałbym zobaczyć co z tego wyjdzie. No ale duży w tym roku bardzo bym chciał zasiać i zobaczyć co z tego wyjdzie. Nigdzie tak grubo posypię, aby w miarę to wyrosło. Dobra. Teraz czas na zakupywanie. Tak mi wyżarły.
Także odcinek na sobotę, sam raz dla was nagram, więc vloga znaczy się, to będziecie widzieć, mieć to oglądać, bo naprawdę z tymi vlogami teraz po tej majówce chcę dla was wrócić, żeby szczególnie nowe vlogi na tym kanale codziennie się pojawiały, odcinki tak samo, więc to naprawdę teraz tym bardziej, że się będzie bardzo dużo działo, bo jak nie warzywka, no to jakaś inna robota też się znajdzie, więc no nie ukrywam, że właśnie chciałbym z tego powodu dla was wrócić, żeby było wiadomo, że z tego coś właśnie wypadnie na kanale, że być może się rozwinę przez ten czas, się okaże, co z tego wyjdzie, więc póki co będę codziennie dla was vlogi nagrywał. Dobra, więc tutaj papierek, że tu jest marchewka wczesna, więc pierwsze opakowanie posiane i przykryte. Teraz czas na drugie opakowanie. No troszeczkę mi to czasu zejdzie, więc no już nie ukrywam, będę zatrzymywał tutaj i widzimy się później. Dobra, pierwsze trzy opakowania marchwi poszły. Zostały mi jeszcze w cztery. Nie, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery. No, trzy opakowania mi jednak poszły, pomyliłem się. No i... Dobrze mówię. No, trzy opakowania poszły. No i zostały mi trzy, więc teraz mi zostały trzy marchwie późne, bo wcześniej chciałem pierwsze te trzy późne. Już tu, moi drodzy, raczej nic nie dogram z tej racji, gdyż no jeszcze kapusta mi została i sałata. Więc jak mi się uda, to dogram to najwyżej i najwyżej dodam to do filmu, a jak nie, to będzie z tego shorts, że już warzywka mam posiane i tak dalej, więc w takim razie dziękuję wam za oglądanie. Miłego oglądanka, łapeczka w górę, komentarz udostępniacie innym i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, na razie. Cześć!